tym filmie przedstawiona zostanie nauka stylu klasycznego w 4 krokach. Krok pierwszy. Rozpoczynamy naukę tak jak w delfinku i kraulu od ślizgu po wodzie. Pamiętamy, by napinać brzuch i nogi, tak by nogi nie opadały. Krok drugi. Ruch rąk. Nauka opiera się na wykonywaniu niewielkiej ilości ruchów. Uczymy w pierwszej kolejności samego ruchu rąk bez oddechu. Ręce wykonują kolisty ruch, spotykają się przy twarzy i wracają do przodu. Ruch kończy się ślizgiem. Celem jest przesunąć się jak najdalej do przodu. Gdy już opanujemy ten etap, możemy próbować osiągnąć jak najlepszą odległość, wykonując tylko 3 ruchy. To wyzwanie będzie dotyczyć każdego z 4 kroków. Naukę oddechu rozpoczynamy nabierając powietrze co drugi ruch. Za pierwszym razem wynurzamy głowę tylko do momentu, w którym okularki pozostają jeszcze w wodzie. Drugi ruch jest mocniejszy. Usta wychodzą nad wodę. Krok trzeci. Praca nóg. Wciąż wykonujemy nie więcej niż 5 ruchów. Stopy rysują w wodzie koło. Tempo ruchu jest jednostajne. Dopiero po opanowaniu tego etapu dodajemy akcent na łączenie stóp. Dzięki temu powinniśmy przesuwać się dalej w wodzie. Praca jedną nogą pozwala lepiej poczuć siłę kopnięcia. Wykonujemy to ćwiczenie w następującej formie. 3 razy prawa noga, 3 razy lewa, 3 razy obie. Krok czwarty. Połączenie rąk i nóg. Połączenie jest prawidłowe, gdy w czasie płynięcia jest element ślizgu. Dlatego na początku wyraźnie rozdzielamy ręce od nóg. Ręce, przerwa, nogi, przerwa. Zawodnik skupia się wtedy, by każdy ruch z osobna przesuwał go do przodu. Stopniowo zmniejszamy przerwę między pracą rąk i nóg. Na końcu kopnięcie powinno wypaść dokładnie w momencie wyprostowania rąk. By wykonać to naprawdę dobrze, wkładamy piłeczkę pod brodę. Wyzwaniem jest wykonać 3 ruchy z oddechem, tak by biodra nie opadły. Gdy to osiągniemy, to można uznać ćwiczenie za opanowane. Po kopnięciu ciało pozostaje w ślizgu, aż do momentu, gdy zaczniemy tracić prędkość. Wykonujemy te kroki w dowolnej sekwencji. Ważne, by na każdym treningu znalazły się wszystkie. Celem jest, by 3 ruchy danego ćwiczenia pozwalały przepłynąć coraz większą odległość.